No kiedy będzie ciemno? Kiedy to zacznie świecić? W tle słyszymy dzwony. Cześć, cześć! Jesteśmy w tej chwili w Holandii. Jest przedostatni dzień roku 2020. Wyobraźcie sobie, że nikt nie pilnuje granicy i do 48 godzin można się przemieścić. A my jesteśmy w Sluis. Mówię Sluis tak jak mówią praktycznie wszyscy Polacy, chociaż tam jest to UI, więc trzeba by takie się Sluis, nieważne. I cieszę się bardzo, normalnie dzień dziecka, bo dostałam w prezencie statyw. Statyw, który mogę wykorzystać w końcu jak człowiek cywilizowany do kręcenia tych wszystkich ujęć i tak dalej. Plus tego jeszcze mam nowy gimbal, którego nie umiem użyć, ale to na spokojnie, przez noc się rozpracuję. I chociaż jest tylko 4 stopnie, jest zimno i wróciłam z pracy z porannej zmiany. Wyspałam się i przyjechaliśmy tutaj o 20:00, to właśnie teraz przelecimy to Sluis pod kątem świątecznych iluminacji, bo jest bardzo fajnie, a jak byłam tutaj wczoraj, specjalnie w dzień gdzieś o 15:00, to po prostu było tak buro, brudno i to nie było to. Okej, zaczynamy. Sluis to małe, 2000 miasteczko, do którego bardzo dużo osób z pobliskiej Brugi, bo tylko 20 km, przejeżdża zawsze w weekendy na zakupy. Jesteśmy teraz na placu Valplein, główny plac, gdy wjeżdżamy do miasta. I z tego placu wyruszamy na ulicę, po której wszyscy chodzą, robiąc zakupy. Przed nami nabrzeże, w głównej części Sluis, gdzie kanał, który teraz widzimy, pięknie oświetlony z góry, był wykopany na rozkaz Napoleona, gdy tutaj przybył. I 200 lat temu ten kanał już służył do celów transportowych. To właśnie tutaj przepływały z Brugi statki pasażerskie. Taka podróż trwała 3 godziny, ale były to statki parowe, bardzo fajne. Można było na nich sobie zjeść, pooglądać krajobrazy belgijskie, Flandrii. Zaraz za kanałem widzimy butelkę szampana, która ma upamiętnić Napoleona Bonaparte i my idziemy już dalej. To jest ta magia świateł, magia kanału, światełek odbijających się w wodzie, jest noc. Praktycznie nikt tędy nie chodzi, bo już jest za późno, a w związku z lockdownem wszystkie knajpy, nawet wczoraj w dzień, były zamknięte, sklepy są pozamykane. Prawdziwe życie zacznie tutaj się dopiero, jak zakończy się lockdown. Chociaż nigdy nie słyszałam o tej kreskówce, ale w jednym miejscu tutaj mamy 4-metrowego świstaka marmotę z nartami i jest to postać z bardzo popularnej w Belgii bajki, więc dzieciaki mają frajdę, gdy mogą sobie podejść do tego świstaka, który jest naprawdę wielki, i zrobić sobie z nim zdjęcie. Siemano, jesteśmy pod 4-metrowym misiem bożonarodzeniowym, który jest ustawiony pod jednym z kościołów. Też super zabawa dla dzieci. Tak, można tam włączyć 3 melodyjki, misio do nas coś tam śpiewa, gada albo jest zły. Teraz bije mu serce. To wszystkie te atrakcje są tutaj do 11 stycznia, także jak macie ochotę, wpadajcie z Brugi, z okolic, bo jest bardzo fajnie. Zły miś! Atrakcyjność tego miasteczka polega na tym, że już 100 lat temu tutaj były otwarte sklepy w niedzielę. Wynikało to z historii takiej, że kiedyś tu kształcono bardzo dużo chłopców z Francji, z Belgii i
oni mieszkali daleko od domu, więc rodzice do nich przyjeżdżali głównie w niedzielę i żeby ci ludzie mieli gdzie zrobić zakupy, to po prostu sklepy zaczęto otwierać w niedzielę. Kochani, przed nami w tej chwili widzimy wiatrak de Brac, który został się tutaj jako jedyny z 10, które kiedyś były w Sluis. W tej chwili każdy, kto tutaj przyjeżdża, bardzo dobrze go kojarzy, gdyż koło niego znajdują się cukiernie. Wszędzie można sobie usiąść, zjeść coś słodkiego. W tej chwili, jak jest ten lockdown, to stoi tutaj bardzo dużo budek z pączkami, olibolem. A tak normalnie, no to można sobie tutaj usiąść. Ten wiatrak powstał jeszcze w 1739 roku i wyobraźcie sobie, że do dzisiaj miele ziarna na mąkę i ta mąka wykorzystywana jest tutaj w pobliskiej cukierni. Także to jest też taka ciekawa historia. Przyjedziemy tutaj kiedyś, jak będzie ładna pogoda w dzień i jak wszystko będzie otwarte. Obiecujemy. Może nie jestem obiektywna, ale jak wjeżdżam do Sluis, to ja czuję, że to jest Holandia. To jest po prostu inaczej. Tu jest lepsza droga niż w Belgii. To takie po pierwsze primo. A po drugie primo. Wszędzie są te piękne, takie niby małe duperelki, ale jednak. Ze Sluis związana jeszcze jest historia sex shopów. Kiedyś w Belgii takie gadżety były zakazane, więc wszyscy przyjeżdżali tutaj. W tej chwili chyba są normalnie dostępne. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję. Ale idąc z tymi dwoma uliczkami możecie tutaj spotkać naprawdę wiele tego typu sklepów. Jeśli byliście grzeczni, to stoi tutaj skrzynka, do której możecie wrzucić list do świętego Mikołaja. I ponoć naprawdę Mikołaj istnieje i jeżeli oczywiście byliście grzeczni, to przyniesie wam to, czego sobie zażyczyliście. Tup, 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 idziemy ulicą. Zaczyna padać deszcz, ale oczywiście... Jesteśmy twardzi, wytrzymamy wszystko. Tak, jesteśmy twardzi, wytrzymujemy 4 stopnie zimna. Nikogo nie ma na ulicach. Nikogo nie ma na ulicach, jest tak dziko, bo kiedyś byłam tutaj właśnie przy normalnym funkcjonowaniu tego miejsca. To po prostu jest tutaj człowiek na człowieku. Natomiast teraz tak, w Belgii każdy musi mieć maskę na twarzy. Ile jest mandat? Ile jest mandat? 250 euro. Wczoraj, gdy tutaj przyjechałam, proszę bardzo, kolejny sex shop. Na dowód tego. Miasteczko 2,5 tysiąca mieszkańców i może kilkanaście sex shopów. Grubo. Gdzie jest coffee shop? Nie ma coffee shopa. No, a wczoraj jak tutaj przyjechałam, tylko ja miałam maskę i może co 20 osoba. Także nie wiem, czy tutaj... A zobacz, tu państwo chodzą w maskach. No. Pewnie nikt nie daje mandatów za maski, bo tak normalnie byłaby to jakaś motywacja finansowa. Idziemy w kierunku Grotemarkt lub Grotemarkt. Grotemarkt. Grote. Grote. Ja nie wypowiem tego. Deszcz zaczyna padać. O proszę, kolejny erotic shop. Live shop. No. Erotic Life Shop. Life Shop, no. Musimy zejść. Zobacz, do środka to jest. Samochód. Zobaczymy, co jest. To chcesz mi coś kupić, czy jak? Wszystko masz. Nie, ja mam statyw. To jest dla mnie lepsze niż kurde 20 erotic shopów i gimbala, którego rozpracuję w domu. Za to prezent od męża. Tak, także dziękuję za prezent. Proszę bardzo. Jestem w szoku, cieszę się jak dziecko.
Jest bajkowo. Jest cicho. Spokojnie. Ała. A w tle widzimy myszkę Miki, nie ciebie. Na grotę Mark przed muzeum stoi sobie pięknie figura myszki Miki, a my jak dzieci teraz szukamy reszty figur. Goofy, a dlaczego ty się nie świecisz? Kto cię wyłączył? Pomału kończymy historię z Luis, nocną przechadzkę. Tu mamy jeszcze oświetloną myszkę Miki. I gdzieś tu był jeszcze Jancie. Gdzie jest Jancie? Czuję frytki. Fryteczki, olibolen, wszystko.